dzisiaj przychodzę do Was w, powiedzmy sobie, takim nowym ustawieniu. Trochę pokombinowałam, żeby w tle działo się już troszeczkę desennie. No i też, żeby troszeczkę było w ogóle no inaczej, żebyście nie umarli z nudów ze mną. To będzie makijaż tak naprawdę, który będzie wykonany takimi, powiedzmy sobie, moimi nowościami, ale nie ma tego zbyt wiele. No i też ja dzisiaj nie mam zamiaru robić żadnego szałowego makijażu, jakiegoś spektakularnego, ponieważ mam zamiar w nim chodzić w ciągu dnia, a jak już chyba kiedyś Wam mówiłam, to ja za bardzo nie przepadam za tym, kiedy makijaż w ciągu dnia jest taki mocny, bo ja się później czuję taka ciężka, przytłoczona i też mam wrażenie, że jakoś tak, no nie wiem, powiem Wam, że się taka czuję jakby zmęczona tym makijażem, nie wiem, te oczy są takie zmęczone, wiem, że to jest dziwne, no ale no ja już tak po prostu mam. I zastanawiałam się, czy tego nie połączyć z live'em na Instagramie, bo kiedyś właśnie chciałyście, żebym się malowała na Instagramie, na live'ie, ale nie wiem, czy ja dam radę to połączyć, chyba nie dam rady, więc na razie powiedzmy, że skupimy się na YouTubie, a później kiedyś, może jutro zobaczymy, skupimy się na live'ie na Instagramie i wtedy będzie, zobaczę, jak to w ogóle mi wyjdzie, zastanowimy się. Dobra, więc tak, ja na twarzy już mam, twarz mam umytą z rana, umyte włosy, widać, już w miarę je ogarnęłam, ale jeszcze mi tu jakieś icki odstają. Twarz spryskałam sobie moim tonikiem z ziai, oczyszczanie liście manuka do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Jest to tonik zwężający pory na dzień i na noc. No i następna rzecz, którą mam na twarzy, która już mi się kończy, dzisiaj właśnie jak będę w aptece, to muszę sobie to zakupić, o ile będzie w dobrej cenie. Jest to mój krem z Dermedic Hydra In 2 i on jest kremem kremem nawilżającym o przedłużonym działaniu. I następną rzeczą, którą użyję, to będzie właśnie pierwsza nowość i jest to produkt, który otrzymałam od firmy Rimmel. I na pewno jeszcze on się pojawi niejednokrotnie w filmach współpracowych, które są dedykowane typowo tej firmie. I jest to baza Fix and Protect Makeup Primer. Ona wygląda w ten sposób, jest z SPF-em 25. I tutaj mam informację, że jest to baza, która poprawia wygląd cery i chroni ją przed szkodliwym działaniem środowiska. No więc tutaj SPF zapewne chroni troszeczkę. I ona jest taka, powiem Wam, biała, jest dość wodnista, bo ścieka mi po ręce, więc trzeba szybko ją aplikować i zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzać, czy ona będzie miała jakieś takie bardziej wygładzające działanie, czy takie jakieś bardziej rozświetlające. Na pewno pachnie typowo rimelowo, czyli nieprzytłaczająco, dość świeżo, bardzo przyjemne uczucie odświeżenia daje. I troszeczkę widzę tak po kształtach kości jarzmowych, że tak jakby troszeczkę minimalnie ta baza rozświetlała twarz. I teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, której nigdy nie używałam, albo nie pamiętam, że używałam. Jest to dla mnie, też nazwę to nowością. Jest to również podkład od Rimmel Lasting Finish. On ma mieć teoretycznie trwałość 25 godzin. I oprócz tego, że jest podkładem, to ma też Comfort Serum, czyli ma troszeczkę nam tej twarzy zapewnić takiego nawilżenia i trwałość właśnie do 25 godzin. Jest to podkład kryjący wedle producenta, który daje efekt nieskazitelnej cery i właśnie formuła została wzbogacona o ten komfort ceru. Ja ten kolor mam, ja ten podkład mam w kolorze 200 Soft Beige i powiem Wam, że wydawało mi się, że ja sobie zamówiłam dość jasny kolor, ale powiem Wam, że mi się wydaje, że on jest dość ciemny, nawet jak na mnie i to jest troszeczkę lipa, no ale zaraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Tak, no jest dość ciemny, a nawet bym powiedziała, że jest bardzo ciemny. No ja mam tak, jak go tak bardziej rozsmarowałam na twarzy, no to on się jakoś tak, przynajmniej w lusterku, jak widzę, nie wiem, jak to w kamerze będzie wyglądało, ale on się jakoś, powiedzmy sobie, tragicznie nie odcina. Natomiast dla mnie nie jest to podkład kryjący. Tak to właśnie wygląda na żywo, no nie zawsze jest idealnie, tak? Więc jeszcze raz sobie nałożę tę bazę, ponieważ przez chwilę ją starłam po prostu. Dobra, no i teraz przechodzę w końcu do podkładu. I dzisiaj użyję podkładu z Bielenda Matte. I właśnie mam rozcięty, więc dlatego mam taki palec brudny. Bo ten podkład mam rozcięty, bo już mi się kończy. Ja jestem ostatnimi czasy strasznie blada, jak widzicie, on się wydaje teraz nawet być dla mnie za ciemny. Ale spoko Maroko, Lucy Spontan. On, jak widzicie, po szyi nie odcina się.
Okej, okay, dobra. Jako korektora będę zmuszona użyć resztki mojego korektora z L'Oreala oraz korektora z Everline Cosmetics. On nie jest aż tak bardzo kryjący jak ten z L'Oreala, ale ten z L'Oreala już jest na wyczerpaniu totalnym. Mam nadzieję również, iż nie będę zbytnio prześwietlona teraz w aparacie, bo jest bardzo ładne słońce za oknem. Jest bardzo ładny mróz za oknem, szczególnie jak się siedzi w domu, jest bardzo ładny. I w związku z tym ja w ogóle się staram nagrywać dla was w świetle dziennym, jak się da tylko. No i powiem wam, że właśnie teraz się boję, że jak to słonko tak wyszło, to że mogę być trochę prześwietlona. Jak widzicie, ostatnio na moim tym kanale urodowym pojawiają się filmy, które są makijażowe, ale każdy jest inny, jeżeli chodzi o formę. Bo tak, wiem, że są osoby, które przychodzą na kanały urodowe i mają ochotę obejrzeć film po prostu tak zwanie krótko i na temat. A są osoby, które po prostu lubią właśnie, jak ja gadam, jak ja tutaj plotę jakieś bzdury. No więc dla takich osób też coś musi być. Dlatego ja to robię w taki sposób, bym powiedziała, wypośrodkowane i zawsze każdy może znaleźć coś dla siebie, więc moim zdaniem kciuk w górę dla mnie oczywiście, no wiadomo, nie? Picie, picie, picie. Teraz trzeba to przypudrować. To coś, z czego pod oczami też nie jestem do końca zadowolona, bo nie jest to wykonane tym produktem, który lubię najbardziej, no ale pal licho. I użyję sobie produktu z Rimmel Match Perfection w kolorze Transparent i ja też już tego produktu używałam właśnie w filmie typowo dedykowanym marce Rimmel. Nie wiem, czy go widziałyście, a jeżeli go nie widziałyście, to tutaj gdzieś wam się pojawi, że będziecie mogły obejrzeć, bo on jest właśnie takim typowo króciutkim, tematycznym filmem, który jest krótko i na temat. I ma voice over. Ja bym wolała, żeby był bardziej żółty, bo to jednak okolica pod oczami. No i teraz dawno też nie używałam i nie miałam tego produktu Stay Matte, więc go też użyję, żeby przypudrować resztę twarzy. Ups. Ja ogólnie go swego czasu bardzo lubiłam. Ale oczywiście nie pod oczy, wiadomo, no bo to jest puder w kamieniu i on dla mnie się pod oczy nie nadaje, bo jest jednak troszeczkę za ciężki. To ja się tu muszę napocić i nawyginać, ale może niedługo będę miała nowy sprzęt do nagrywania i wtedy będzie moje życie, wtedy się całkowicie odmieni. Dobra, następna nowa rzecz to jest pędzel pierwszy, który mam z firmy Glam Brush od Hani Knapińskiej. I ten pędzel mi się spodobał, ponieważ jest taki właśnie prostokątny, płaski i pomyślałam, że będzie idealny do właśnie takiego delikatnego konturowania. No i tutaj sobie użyję też paletki z Kate Moss. Jest to paletka tym razem w kolorze Golden Sands i ona jest taka troszeczkę bardziej chłodna. No i zobaczymy. I w każdym razie zobaczymy, jak się teraz będzie sprawował ten pędzelek. Bo ja takiego pędzelka właśnie potrzebowałam, który będzie miał fajną rączkę do trzymania. Bo ten, który mi pozostał z Honolulu, z pudru, no to on, wiecie, on ma tą końcówkę taką wąską, jakiś taki jest mało poręczny. No a ten pędzelek, powiem wam, że fajnie się sprawdza. Fajnie tutaj wchodzi pod właśnie tą kość rzeźbową. I teraz kolejny gwóźdź programu, jeżeli chodzi o paletkę Kate. I to będzie róż. Róż i róż. Spoko, że ja nawet jeszcze nie jestem w połowie tego filmu. A już mam prawie 25 minut materiału. Pozdro, że ja to potem jakoś obrobię. W każdym razie może powiem rzeczy dotyczące tego, że mamy zrobioną twarz. Jest zrobiona jak jest zrobiona, można przeżyć. Brwi są zrobione, to mnie zadowala, że jak przeczeszę sobie brwi żelem z Golden Rose, nic więcej z nimi nie muszę robić i wyglądają dobrze, to mnie to też zadowala.
No i teraz przejdziemy sobie właśnie do oczu i tutaj wykorzystam sobie nowość, czyli aż jeden cień z Glam Shopu o nazwie Marsala, bardzo mi się on podoba. No i też z mojej paletki z Inglota, z obudowy paletki Inglota, której zawartość to cienie z Kobo. No i coś sobie tutaj pokombinujemy, bo wydaje mi się, że te wszystkie kolory jakoś fajnie do siebie pasują. No i może nawet będę zadowolona. Zobaczymy. Dobra, może najpierw jako taki cień transferowy to użyjemy sobie tego cienia z tej paletki Kobo, tego takiego bardziej powiedzmy sobie pomarańczowego, ale zgaszonego. W każdym ostatnim makijażu staram się używać produktów, które posiadam, a które po prostu w jakiś sposób poszły troszeczkę, nazwijmy to, w zapomnienie. Dobra, i teraz muszę sobie przejść do tego jasnego cienia z tej paletki mojej wysłużonej o nazwie Sandy Beach. On jest cieniem też, który już jest na wykończeniu, ale muszę tutaj coś zaaplikować pod łuk brwiowy. Mi się wydaje, że ten makijaż będzie w miarę delikatny, jak na mnie, ale to się zaraz okaże w praniu. Dobra, biorę ten cień z Glam Shopu o nazwie Marsala. Piękny jest ten kolor, mi się on mega podoba. Ja na niego od razu zwróciłam uwagę, jak sobie przeglądałam właśnie propozycje, że tak powiem. I zaraz zobaczymy, jak wygląda z jego pigmentacją. Ten zerek z naturalnego włosia dość, bym powiedziała, zbiera to nawet po otrzepaniu pędzelka. Nadal produkt się znajduje, więc gitek majonez. No mam tak, no nie jest to pigmentacja z Oewy, no ale też nie ma źle. Myślę, że jakbym sobie nałożyła jakąś bazę, a moją bazą jest tylko korektor, ale jakbym nałożyła jakąś bazę poważniejszą, istnieje prawdopodobieństwo, moi drodzy, ale to pięknie wygląda, ulala! Nie jest prawdopodobieństwo, że ten cień byłby mocniejszy, ale teraz jak tak patrzę w te dalsze lusterko, biorę czysty pędzelek i troszeczkę to rozetrę, jak tak patrzę w te dalsze lusterko, to powiem wam szczerze, że nawet jak na to, że ja zamierzam mieć to jako makijaż dzienny, no to grzechem byłoby powiedzieć, że to jest słaba pigmentacja. Bo jednakowoż na dzienny makijaż to wydaje mi się, że to jest ok. Nie no, wydaje mi się, że całkiem fajnie. Ale jedno jest pewne, że trzeba teraz, moi drodzy, trochę przyciemnić zewnętrzny kącik i to zrobię cieniem, który jest też z tej mojej wysłużonej paletki. Nazywa się Chocolate Sweets i on jest też cieniem z Kobo. I to jest taki dość ciemny brąz i nie wiem, czy sobie tutaj nie zrobię przez to dramy. Nie wiem, czy to wygląda dobrze, czy to nie wygląda dobrze. Ja dzisiaj mam dziwny dzień, nic mi się nie podoba. Teraz wezmę ten Sandy Beach i sobie rozjaśnię tutaj wnętrze oka. I sobie tu zatrę trochę na ten cień Marsala. Chyba zatytułuję ten film Get Ready With Me. Pełna improwizacja. Powiem wam, że ten cień ogólnie Sandy Beach to on jest bardzo fajny, jak na przykład tutaj pod oko sobie chcecie nałożyć jakiś taki waniliowy cień, to palcem właśnie jako zawsze nakładałam, też muszę sobie kupić jeszcze ten cień. I tutaj właśnie tą okolicę pod okiem on bardzo fajnie rozświetlał zawsze. Spróbuję sobie może zrobić taką troszeczkę bardziej zagęszczoną linię rzęs, ale najpierw sobie chyba wytuszuję rzęsy, tak mi się wydaje, że mi będzie to łatwiej zrobić. I dopiero później sobie coś pokombinuję. Albo nie, dobra. Nie będę tutaj jakaś innowacyjna, wezmę sobie ten ciemny tusz, wezmę sobie ten ciemny cień. My rzadko to robię, bo jakoś nie za bardzo przepadam za tą formą, bo mi się wydaje, że to oko jest jakieś takie zmęczone. No ale dzisiaj pełna improwizacja. Wam, że ja dzisiaj po prostu jestem jakaś taka bez siły w ogóle. O, fajnie to wygląda. Jestem taka troszeczkę fizycznie bez siły. Nie wiem, o co chodzi, ale jakoś tak słabo się czuję. Czy nie w sensie, że mi jest słabo, że zasłabnę, ale że
prostu wyspałam się i w ogóle, a jakaś taka się czuję przymulona. Dobra, i teraz biorę tusz. I to jest tusz z też Rimmela. I to jest tusz Glam Eyes Day to Night. On wygląda w ten sposób, też go pokazywałam w filmie właśnie z Rimmelowymi kosmetykami. No i powiem wam, że on mi się bardzo fajnie sprawdza. On ma tą jedną część taką, którą najpierw możemy sobie odrobinkę wydłużyć rzęsy. Jak wiecie, powtarzam się już po raz setny, wiem, ale ci z was, którzy oglądają mnie, to wiedzą, że ja się nie skupiam jakoś szczególnie na tuszowaniu rzęs, ponieważ ja później doklejam sztuczne, więc mi nie zależy na tym, żeby jakoś te rzęsy były tuszem, nie wiadomo jak podkreślone. Bardziej chodzi tylko o to, żeby miały kolor czarny, żeby po prostu się nie odróżniały naturalne rzęsy od tych, które... Coś mi spadło. Od tych, które są doklejone, więc ja po prostu je dosłownie bardziej wyczesuję, niżeli staram się, żeby one były jakieś właśnie super podkreślone samym tuszem. Oczywiście zaraz się cała upaćkam, jeżeli chodzi o dolną linię rzęs, bo to już jest norma. Teraz, moi drodzy, zrobimy trochę inaczej niż zawsze, ponieważ teraz, jak będę czekała, aż mi przeschną troszeczkę te rzęsy, to pomaluję sobie usta i tutaj użyję też pomadki, która jest u mnie nowością. Jest to pomadka z Kate, również od Rimmela, w kolorku 05. I ten kolor nazywa się Rosetto. I on jest taki piękny, bardzo mi się podoba. Co prawda nie mam do niego konturówki, więc będę tutaj kombinowała, no ale zobaczymy, jak on będzie wyglądał na ustach. Wygląda, jeżeli chodzi o usta. Ja nie za bardzo przypadam za błyszczącym wykończeniem, jak wiecie, ponieważ ja bardziej zdecydowanie lubię maty w ostatnim czasie i chyba się to u mnie nie zmieni przez dość długi czas, tak mi się wydaje. No ale powiedzmy, że ten kolor może być. Dobra, i teraz przechodzimy do tego, czego się najbardziej nie mogę doczekać i czego jestem w sumie prawie że najbardziej ciekawa. To są rzęsy z Glam Shopu, które się nazywają Włochate. I powiem wam, moi drodzy, mili państwo, że... Jeszcze nie wiem, jak się otwiera, chyba się to wysuwa. Może się to wysuwa. Tak, to się wysuwa. Brawo, Laurka. No i powiem wam, że wybrałam te rzęsy właśnie, które się nazywają Włochate, ponieważ chciałam kupić ogólnie rzęsy na Minty Shopie, te moje ukochane Ardelki. Ale w dniu, w którym właśnie chciałam je kupić, to nie było ich na Minty Shopie, były niedostępne, więc zaznaczyłam tam sobie opcję, żeby mi dali informacje po prostu, jak te rzęsy już będą na stanie. No ale w międzyczasie szukałam też na innych stronach rzęs właśnie tych z Ardell i też ich nie mogłam znaleźć. I jakoś tak coś mnie tknęło właśnie do tych rzęs od Hani. No i powiem wam, że to jest strzał w dziesiątkę, bo moim zdaniem one, jak wczoraj tak przymierzałam, tak wstępnie, to powiem wam, że one mi wyglądały właśnie identycznie jak te z Ardell Wispies Black, tylko wydaje się, że są troszeczkę ogólnie krótsze, jeżeli chodzi o cały ten pasek, ale to za chwilę zobaczymy. Wydaje mi się, że nie są znacząco krótsze, więc raczej nie będzie to kłopot. Zawsze ten wewnętrzny trzeba troszeczkę podtrzymać. No i widzicie, i taki to ja mam troszeczkę, bym powiedziała, zryty beret, bo tak, podkład mi coś nie pasował. Teraz, jeżeli chodzi o to, co mam na ustach, to też nie do końca mi pasuje, więc ja to wszystko przy was robię na żywca. Biorę normalnie chusteczki dla niemowląt do tyłka i przy was to wszystko testuję, żebyście widzieli, jak wygląda prawdziwy test na żywo. To jest pomadka 03 i ona pasuje idealnie do tych oczu. To jest właśnie to, o co mi chodziło. Co prawda od razu widziałam, że ta z Kate nie ma takiego koloru jak ta z Golden Rose. I
oczywiście teraz też jest jeszcze jedna kwestia, którą muszę poruszyć. Mianowicie kwestia malowania przeze mnie dolnej linii rzęs, bo jak zauważyłyście w takich tutorialach, które u mnie są takie powiedzmy bardziej profesjonalne, no to staram się stosować tę metodę, żeby właśnie podkreślać też dolną linię rzęs, ale w sytuacji, kiedy ja się maluję tak bardziej na co dzień, to tego nie robię. A nie robię tego dlatego, że dla mnie ten makijaż od razu całkowicie zmienia wtedy swoją formę na taki makijaż właśnie bardziej wieczorowy, na taki, no już nie jest to dla mnie po prostu makijaż dzienny i ja już się w tym makijażu wtedy nie czuję aż tak świeżo i naturalnie, więc dlatego ja teraz tego nie wykonam. I wiem o tym, że nie jest to zgodne ze sztuką makijażową, ale to jest test nowości, a nie tutorial, więc możemy sobie to darować. Powiem Wam, że dopiero teraz, jak wykończyłam ten makijaż i mam te rzęsy, i mam tą linię wodną, i mam te usta, dopiero teraz jestem tym makijażem usatysfakcjonowana. Moi drodzy, w końcu ten długi film dobiegł końca i w końcu przestanę gadać. Zaraz sobie stąd pójdę i wtedy Wy będziecie mogli mi pisać, jakie filmy mam nagrać, ja później sobie poczytam. I mam nadzieję, że taki film też Wam się podoba. Wiem, że są ludzie, którzy lubią jak gadam, są ludzie, którzy lubią krótkie, szybkie filmiki. Także dla każdego coś innego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, jakie Wy nowe produkty używałyście w ostatnim czasie i jak Wam się sprawdziły, czy też tak musiałyście zmazywać to tu, to tam co chwilę podczas wykonywania makijażu, bo coś Wam nie pasowało, tak jak mi. Także jestem ciekawa i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło i ślę Wam moc pozytywnej energii. Buziaki! Kiss, 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 kiss!